Szanowni Państwo, barba non facit filozofem, były to słowa Plutarcha. Więc filozof ze mnie marny, a co najwyżej dyletant. Natomiast chciałbym przedstawić Wam misteria harańskie, sabiańskie, sposób, w jaki poganie, sabiańczycy, czy poganie z Haran ocalili sobie skóry w momencie, gdy zetknęli się z islamem. Tak więc oktagon ten jest symbolem księżyca. Dlatego w współczesnej astrologii tak zwane misteria sabiańskie nie miały nic wspólnego z oryginalnymi sabiańczykami czy poganymi żyjącymi w Haran. Chciałbym Wam przedstawić pokrótce ich historię, historię też miasta Haran, które było na południe od Edessy, zdobytej przez chrześcijan. 40 km od miasta zwanego kiedyś Edessą, czyli Urfa w południowo-wschodniej Turcji, znajdują się ruiny Haran. Gorący klimat w lecie, lekka zima, obfitość lwów i komarów. Tak opisywał Ammianus Marcellinus miejsce, które łączyło parę ważnych szlaków handlowych Azji Mniejszej, Syrii i Mezopotamii. Haran zostało założone 2 milenia przed naszą erą. Najprawdopodobniej jako faktoria handlowa miasta Ur, gdzie świątynia boga księżyca Sina pełniła rolę wyroczni dla wielu pokoleń Semitów, Persów, Greków i Rzymian, od upadku babilońskiego Nabonidusa po wchłonięcie przez Persję aż do czasów podboju przez muzułman w 639 roku naszej ery. W dalekiej starożytności karawany przemierzające Haran były często ofiarami napadów. Do tego stopnia, że asyryjski król Shamshi Adad I 1813-1781 przed naszą erą wszczął ekspedycję wojskową, aby podporządkować region, chroniąc szlaki handlowe, które przecinały Haran. Pliniusz Starszy w pierwszym wieku naszej ery podtrzymywał pogląd, że Haran nadal pełniło ważną funkcję handlową. Al-Masudi odnotował w księdze łąka, złota i kopalnia drogich kamieni, iż Sabiańczycy z Haran mieli swe świątynie zgodne z nazwami intelektualnych substancji, gwiazd i planet. Tak zatem świątynia Saturna była heksagonalna, świątynia Jowisza trójkątna, świątynia Marsa długa i prostokątna, świątynia Słońca kwadratowa, świątynia Wenus trójkątem wpisanym w czworobok, świątynia Merkurego trójkątem wpisanym w przedłużony czworobok, świątynia Księżyca była oktagonalna. Mawia się, że gdy spojrzeć na Księżyc wzrokiem wnikliwym, a mądrym, eterycznym, można tenże oktagon dostrzec, zachwycając się wiedzą starożytnych. Sabiańczycy mieli swe symbole i mysteria, które były dobrze ukryte przed profanami. W XI-wiecznym dziele Gayat al-Hakim, księdze powszechnej znanej jako Picatrix, zachowała się harańska modlitwa do Saturna. Jakaż to historia tknęła pogan Haran, że przybrali imię Sabiańczyków. Według narracji Ibn al-Nadima, kalif Mamun, gdy był na ekspedycji przeciwko terytorium Bizancjum, przejeżdżał obok miasta Haran w 830 roku naszej ery. Zauważył tam mężczyzn noszących krótkie tuniki, mających długie włosy, kędzierzawe po bokach. Zapytał ich w następujący sposób: kimże z ludzi przymierza jesteście? Żydami? Chrześcijanami? Czy może jesteście magami? Odpowiedzieli nie na każde z pytań. Zapytał ponownie, czy macie świętą księgę lub proroka? Na to pytanie nie odpowiedzieli. Mamun rzekł, jesteście niewiernymi, niewolnikami idoli, czcicielami głowy mądrości, którzy żyli w czasach mego ojca Rashida. Mogę przelać waszą krew, nie ma przymierza, by was chronić. Harańczycy odpowiedzieli, płacimy wam podatki. Kalif odrzucił argument i powiedział, te podatki mogą płacić tylko niemuzułmańskie sekty, których Bóg, niechaj jego imię będą wywyższone w egzaltacji, wymieniał w swojej księdze, a którzy mają swą księgę, co zapewnia im dobre relacje z muzułmanami. Nie należycie do żadnej z nich, więc albo zostaniecie muzułmanami, albo wyrżnę was co do ostatniego. Gdy wrócę z wyprawy, macie czas do namysłu. Po tej wizycie, jak donosi Ibn al-Nadim, część została chrześcijanami, inni muzułmanami, ale pewna grupa pozostała niewzruszona. Pewien szejk, który mieszkał w Haran, zaoferował im poradę, za opłatą oczywiście. Gdy Mamun wróci z podróży, odpowiedzcie, że jesteście Sabiańczykami, ponieważ jest o nich wzmianka w Koranie. Mamun zmarł wkrótce po pobycie w Haran, a gdy wieść o jego śmierci dotarła do miasta,
ci, którzy stali się chrześcijanami, zrzucili jarzmo tej fałszywej religii, wracając do poprzednich wierzeń, a także ci, co zostali muzułmanami, w sekrecie celebrowali ryty starożytnych. W katalogu Ibn al-Nadima misteria te są tknięte jego piórem. Sekret al-Sir, północy, Szamal. Legomena, czyli rytualne słowa, połączone były z dromeną, czyli rytem czynionym. W Haran te rytuały były wykonywane w domu al-Bugadarii, choć w tym katalogu Ibn al-Nadim nie wymienia Boga, którego dotyczą ryty. Tekst sekretu wszedł w jego posiadanie przez język syriacki przetłumaczony na arabski, opisany przez Wahb ibn Ibrahima. Tam opisane jest zwracanie się do bieguna północnego, a zatem gwiazdy bieguna północnego, aby odnaleźć i uzyskać mądrość. Pośród Akadyjczyków i Sumerów, a później wśród Mandańczyków i Manichejczyków, północ była powiązana z bóstwami, południe z ciemnością zamieszkiwaną przez demony. Mistyka kierunków nie musiała mieć nic wspólnego z geografią, mogła nawiązywać do osi świata. Stąd też w późniejszym okresie ascensja była wzlotem poprzez sfery, a katabazis, czyli zejście w otchłań, upadanie w kosmiczne pustki. Z czcią bieguna północnego powiązane były też sekrety zrodzenia Pana, który jest księżycem. Wykonanie misteriów północy odbywało się 24 dnia 2 kanun, stycznia, choć cały miesiąc był dla nich święty. Dodatkowo ważne święta dotyczące Pana Księżyca Sina były w czerwcu 27, Haziran, wrześniu 28, Ajlul. U Biruniego, znakomitego historyka arabskiego, odnajdujemy następującą chronologię. Podczas tych pierwszych świąt misterium północy składają ofiary, czczą Boga Słońca, wznoszą ofiary całopalne, ucztują. Tego dnia celebrują też misteria gwiazdy Al-Simak, najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Panny. W kwietniu, maju celebrują ryty północy, czczą słońce, wąchając zapach róż, ucztują, a następnie urządzają ucztę na cześć Syna ich Boga, a także ucztę Salugi, których Biruni nazwał księciem szatanów. Pamiętając o tym, że w islamie al-szajtan to ten, co opiera się słowom ich proroka. W Birunim opisane są też okresy postu bez mięsa i wina, na przykład podczas święta narzeczonej słońca, 10 lutego, Szubat. W styczniu poświęcają się przywoływaniu boskich sił, postom, a potem ucztowaniu. Dla zainteresowanych z całym sercem polecam książkę Tamary Green Religious Traditions of Haran i City of Dimungo. Dziękuję.